Cześć, z tej strony Michał z kanału Imagobiologia i dzisiaj zapraszam Was na kolejny i ostatni już odcinek z układu krążenia. Na poprzednich dwóch wykładach omówiliśmy układ krwionośny, omówiliśmy krew, czyli płyn, który krąży w układzie krwionośnym oraz omówiliśmy samą budowę układu krwionośnego. Dzisiaj zajmiemy się natomiast układem limfatycznym, czyli tą drugą częścią układu krążenia. Od razu przepraszam za mój nieco zatkany nos, no ale jesień już się powoli zbliża i chyba mnie to również zaczyna dotykać. Zaczniemy układ limfatyczny właśnie od limfy, czyli troszeczkę w takim schemacie zaczniemy omawiać układ limfatyczny, jak omawialiśmy układ krwionośny, ponieważ, jak już mówiliśmy, na układzie krwionośnym u zwierząt z zamkniętym układem krwionośnym, a takimi zwierzętami jesteśmy, mamy rozróżnienie, to znaczy mamy wyodrębnienie krwi i limfy. U owadów na przykład, u których mamy otwarty układ krwionośny, mamy mamy chemo, hemolimfę, czyli płyn, który spełnia zarówno zadania krwi, jak i zadania limfy. Natomiast u nas jest takie szczęście, że mamy rozróżnienie. No i właśnie czym ta limfa jest? No prosta odpowiedź, która nie byłaby chyba zaliczona jako pełna na kartkówce z biologii, to po prostu płyn krążący w układzie limfatycznym. Ale to tak naprawdę nic nam nie mówi o funkcjach, a tym bardziej o tym, jak powstaje limfa. A limfa powstaje w sposób bardzo prosty. Na poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że najmniejsze, yy, czy też no, można powiedzieć, o najmniejszej średnicy naczynia krwionośne, czyli kapilary naczynia włosowate, yy, są zbudowane ze śródbłąka. No i przez ten śródbłonek, kiedy występuje wysokie ciśnienie krwi, a takie ciśnienie występuje, mamy przecież naczynia oporowe, o których mówiłem w poprzednim odcinku, po prostu ta krew się przesącza. Yy, no Nie przesączają się oczywiście krwinki, przesączają się substancje znacznie mniejsze, czyli takie jak przede wszystkim osocze, czy też składniki osocza, woda, a także białka, tłuszcze, cukry. I właśnie to będzie limfa. Limfa to będzie przesącz osocza, który powstaje pod wysokim ciśnieniem w kapilarach. Przy czym oczywiście podczas przesączania się osocza przez śródbłonek, do tego płynu międzytkankowego dostaje się oczywiście mniej tych substancji które, niż tych, które były w osoczu. To znaczy, no, nie przesącza się wszystko. No bo właśnie ten, ten stan, czy też ten, to zjawisko przesączania się przez śródbłonek z krwi do płynu międzytkankowego nazywamy filtracją. Natomiast później, oczywiście, mamy resorpcję do naczyń krwionośnych, do żył przede wszystkim już który powoduje, że no jednak tych białek w tym przesączu jest, na przykład, mniej i w ogóle substancji przede wszystkim, tych, które w osoczu występowały, będzie zdecydowanie mniej w osoczu, będzie zdecydowanie mniej w limfie, natomiast będą składniki, których będzie tam po prostu więcej, będzie większe zagęszczenie, ale o tym powiem za chwilę. Więc wiemy już, jak powstaje limfa. Limfa to jest przesącz osocza, który dostaje się do płynu międzytkankowego i stamtąd jest zbierany przez najmniejsze naczynia limfatyczne, czyli przez tak zwane naczynia początkowe, czy też kapilary limfatyczne, czy też zupełnie tak już bardzo uniwersytecko prekolektory. I te prekolektory, które tutaj widzicie, to są takie naczynia, które są bezzastawkowe. Natomiast one przechodzą już do większych, z większych, że tak powiem. Naczyń, które nazywamy, które nazywamy kolektorami. I kolektory to już są takie większe nawet niż ta kapilara, która tu występuje, naczynia limfatyczne, które już zastawki mają i one są zbudowane bardzo podobnie jak żyły. Otóż pomiędzy tymi zastawkami, wyobraźmy sobie, że to jest właśnie taka, taka, taki kolektor, pomiędzy tymi zastawkami występują obszary bezzastawkowe, które nazywamy Dość skomplikowanie, limfangionami. I te limfangiony mogą się kurczyć. To jest bardzo ważne, bo zauważmy, że układ limfatyczny, mimo tego, że no jest w bardzo ścisły sposób połączony z układem krwionośnym, no nie ma własnej pompy, więc muszą być jakieś struktury, które, że tak powiem, powodują przepływ krwi na zasadzie takiego. Pulsującego przepływu krwi, który właśnie zapełnia skurcz tych limfangionów, czyli, czyli tych obszarów kolektorów limfatycznych, które będą się kurczyć w sposób regularny, będą po prostu pulsować. Teraz, kiedy już wiemy, jak powstaje limfa, no to może właśnie powiedzmy sobie. Z czego, ta limfa się, z czego ta limfa się składa. No i limfa, zależnie od tego, gdzie popatrzymy na układ limfatyczny, to będzie miała przede wszystkim różny kolor. A to dlatego, że na przykład tutaj limfa jest koloru białego i to jest limfa, która została pobrana z przewodu piersiowego, największego przewodu limfatycznego, o którym dzisiaj jeszcze powiem. Natomiast na przykład jeśli spojrzymy na limfę, którą... Użelibyśmy w mikrokosmkach i w takich przewodach centralnych mikrokosmków, no to ona tam będzie żółta. A to dlatego, że jak sobie przypomnicie, jak były transportowane tłuszcze, oczywiście nie wszystkie, natomiast tłuszcze na przykład tłuszcze złożone w zielita do yy, yy, przez enterocyty aż do układu krążenia no to właśnie te chylomikrony, które tam powstawały dostawały się do naczyń limfatycznych na przykład krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe dostają, se, dostają się bezpośrednio do krwi natomiast tutaj właśnie te cholesterol yy, no i, i w ogóle te kompleksy chilomikronowe dostają się do limfy i dlatego limfa jelitowa jest żółta Natomiast, tak jak mówiłem, limfa to jest osocze, oprócz białek, można, znaczy oprócz białek, z, z, z mniejszą liczbą białek. Tutaj ten, to, to wyrażenie jest nieco błędne. Mamy tam oczywiście fibrynogen, czyli białko, które jest niezwykle ważne w procesie krzepnięcia, i limfa faktycznie może krzepnąć. Mamy albuminy, mamy globuliny, chociaż tych globulin jest troszeczkę mniej. A skoro mamy albuminy, no to mamy tłuszcze które te albuminy będą nam transportować. A skoro mamy tłuszcze, to mamy również witaminy z tymi tłuszczami związane, czyli witaminy A, D, E i K. Mamy również jony, no po prostu osocze, osocze zubożałe, osocze o troszkę mniejszej zawartości tych substancji w wyniku tego właśnie przesączania się. Natomiast tego składnika, o tym składniku już mówiłem wcześniej, którego będzie po prostu w limfie więcej ze względu na obwodowe narządy limfatyczne, które się będą znajdować na przebiegu naczyń limfatycznych, to są limfocyty. I limfocyty będą bardzo ważne w procesie w procesach odpornościowych. Dlatego układ limfatyczny bardzo często i tak będzie również na tym kanale będzie omawiany przed układem odpornościowym. No bo na obwodzie naczyń limfatycznych o czym za chwilę będziemy mówić, będą występować chociażby węzły chłonne. I w węzłach chłonnych następuje na przykład namnażanie tych limfocytów. Więc tych limfocytów faktycznie będzie w tej limfie po prostu więcej. No i tyle. Myślę, że teraz właśnie warto przejść do tych narządów obwodowych i centralnych limfatycznych, ponieważ tak właśnie dzielimy narządy układu limfatycznego. Narządy centralne to grasica i szpik kosny. Narządy centralne limfatyczne to są te narządy, które będą ściśle związane z dojrzewaniem lub powstawaniem albo i tym i tym jak w przypadku szpiku kostnego limfocytów. No bo mamy jeszcze tego nie wiemy, chociaż nie wiem, być może było, już nie pamiętam na tych elementach morfotycznych krwi, to na pewno się pojawi na układzie odpornościowym, że w szpiku kostnym zarówno powstają, jak i dojrzewają limfocyty B, natomiast w grasicy dojrzewają limfocyty T, które również powstają w szpiku. Czyli widzimy, że narządy limfatyczne centralne to są te, które będą Uczestniczyły aktywnie w dojrzewaniu bądź w e, powstawaniu limfocytów. Natomiast naczynia obwodowe to będą te pozostałe naczynia, które będą występowały, jak sama nazwa wskazuje, na obwodzie, e, na obwodzie czy też na przebiegu naczyń e, limfatycznych. No i to będą węzły chłonne, grudki chłonne, śledziona i migdałki, o których za chwilkę powiem. Do tego jeszcze chcę tutaj wrócić na chwilkę. Do tych naczyń obwodowych czasami zalicza się również e, Narząd szczątkowy, tak naprawdę wyrostek robaczkowy. No więc na początku omówmy właśnie węzły chłonne, czyli zaczynamy od tych obwodowych narządów limfatycznych. I węzły chłonne, mamy tutaj po prawej przedstawiony taki schemat węzła chłonnego. Ich jest bardzo dużo w naszym ciele, nie jest ta liczba stała około jest to od 600 do 700 węzłów, węzłów chłonnych w organizmie człowieka i węzły chłonne są zbudowane z tkanki, która będzie nam się przewijać bardzo dużo razy jeszcze nie dzisiaj, z tkanki limfoidalnej bądź tkanki limfatycznej i to jest taka tkanka, która jest dość zagadkowa, ponieważ jej się nie omawia na, na histologii przynajmniej jak ja się uczyłem biologii to się nie omawiało na histologii jako odrębny typ tkanki i to jest dość zasadne bo tak naprawdę tkanka limfatyczna to jest tkanka łączna siateczkowata która po prostu tworzy takie oczka dla limfocytów czyli można powiedzieć że tkanka limfatyczna która notabene wypełnia rdzeń węzłów chłonnych to jest tkanka Łączna siateczkowata, która jest bogata w limfocyty. I teraz tak, no, mamy w takim razie w węźle chłonnym skupisko limfocytów, mamy tam skupisko makrofagów, a więc możemy powiedzieć, że to, są takie, to będą takie miejsca, które będą filtrować limfę, która będzie przepływać przez znaczenie limfatyczne i będzie wyłapywać te patogeny, które będą chociażby pożerane. Przez makrofagi, które będą się znajdować w takich węzłach, węzłach chłonnych, a limfocyty będą mogły spowodować powstanie odporności swoistej na, na dany patogen. Ale na razie po prostu przyjmijmy, że takie węzły chłonne są, o nich będzie troszkę więcej w przypadku. W przypadku układu odpornościowego. Węzeł chłonny każdy otoczony jest tak zwaną torebką łącznotkankową. Ona ma, wgłębie, ma takie wgłębienia, które są tutaj widoczne, pokazuję teraz myszką, nazywane beleczkami, a właśnie pomiędzy tymi beleczkami występuje ta tkanka łączna, siateczkowata, bogata w limfocyty. No i mamy grudki chłonne, czyli kolejny przykład narządu limfatycznego obwodowego i to są również skupiska tkanki limfoidalnej, które występują, tworzą takie skupiska na przykład w układzie oddechowym, ale najpopularniejsze chyba z grudki chłonne to są grudki chłonne, które tworzą skupiska w jelicie cienkim i tam te, te, te skupienia grudek chłonnych nazywamy kępkami pejera. I one potrafią i ich funkcją jest powstanie takiej odporności miejscowej. Ale ta odporność jest również może być, przepraszam, swoista, ponieważ w grudkach chłonnych również występują limfocyty, również występują makrofagi. Więc również możemy mieć fagocytozę, która jest nieswoista, ale także powstanie odporności swoistej i wycelowanie naszej wszystkich dział w jeden antygen. Tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, że oprócz tych kępek pejera, właśnie tutaj nam się pojawia ten wyrostek, ponieważ w obrębie wyroska również mamy skupisko grudek chłonnych, które w literaturze bardzo często nazywa się migdałkiem jelitowym, ale to na marginesie. No i mamy kolejny narząd obwodowy, który nie wiadomo czemu często uczniom myli się, że jest to narząd centralny, ale nie. Śledziona nie, nie ma żadnego wpływu. Na dojrzewanie, ani na powstawanie limfocytów. Śledziona to jest bardzo ciekawy narząd, ponieważ ona jest związana zarówno z odpornością, jak i z procesami, chciałem powiedzieć krwiotwórczymi, co byłoby jedynie częściowo prawdą. Po prostu z procesami, które polegają na y, są ściśle związane z układem krwionośnym, może tak, to y, takie najbliższe prawdy. Ponieważ śledziona oczywiście ma, y, jest skupiskiem y, makro, y, 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 komórek żernych, które potrafią fagocytować y, 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 nie tylko y, patogeny, ale także zużyte erytrocyty i śledziona będzie takim miejscem degradacji erytrocytów. Ale również, tak jak mówię, namnażanie limfocytów w śledzionie następuje i te makrofagi mogą pożerać patogeny. Y, powiedziałem, że śledziona jest krwiotwórcza, ale jest to częściowo prawda, ponieważ ona jest krwiotwórcza wyłącznie w okresie płodowym. Y, dodatkowo śledziona jest takim magazynem krwi, ona jest, ma, może magazynować krew i magazynuje tą krew i w, bardzo, takim, w przypadku bardzo silnego wysiłku, bardzo ciężkiego wysiłku śledziona potrafi wyrzucić dodatkowy zapas krwi do krwiobiegu. To jest kilkaset mililitrów. A to dlatego ten wyrzut jest możliwy, ponieważ śledziona ma mięśnie gładkie i te mięśnie gładkie po prostu się kurczą. Czyli my nie wpływamy za bardzo w ogóle, to znaczy nie wpływamy na to, czy śledziona e, i kiedy śledziona. E, wyrzuci ten zapas krwi. Sama śledziona również jest otoczona tkanką łączną, którą otacza błona surowicza i ta tkanka łączna również tak samo jak w przypadku węzłów chłonnych wnika do środka i tworzy tak zwane beleczki, które wcinają się, że tak powiem, wciskają się w tak zwany miąższ śledziony, który również jest zbudowany z tkanki łącznej siateczkowatej, ale ta konstrukcja, nie wiem czy już zauważyliście, tka z tkanki łącznej świateczkowatej są bardzo kruche. Jak mamy wypadek jakiś ciężki, kiedy mamy jakieś nagłe ruchy ciałem, czy po prostu jakieś wgniecenia, to te narządy limfatyczne bardzo często po prostu są totalnie miażdżone. To nie są trwałe po prostu konstrukcje. No i ostatnim przykładem narządów limfatycznych obwodowych są migdałki. I tutaj napisałem problematyczne struktury, to te, te migdałki tak troszkę bardziej popularno naukowo w ramach ciekawostki, bo migdałki to są również skupiska tkanki limfoidalnej. W której może następować nam dalej limfocytów, itd., itd., to już znamy z poprzednich struktur. Migdałki są bardzo wyeksponowane, ponieważ zauważmy, że migdałki występują w tylnej części gardła i ich funkcją jest ochrona układu oddechowego. Ale zauważcie, że jak już jesteście po kursie w mikrobiologii, to wiecie, jak wiele patogenów wnika w drogą oddechową i jak bardzo ten kontakt nasz tutaj z środowiskiem zewnętrznym jest częsty, dlatego migdałki są miejscami bardzo częstych infekcji i u dzieci bardzo często te migdałki się po prostu usuwa, bo tak naprawdę zapalenie węzłów chłonnych, czy po prostu powiększenie węzłów chłonnych, czy zapalenie migdałków, ono, one wszystkie wiążą się z tym, że po prostu zaczynają się tam gromadzić w nadmiarowej liczbie limfocyty ze względu na reakcję odpornościową, która w tych strukturach się po prostu dzieje. No i przejdziemy sobie do narządu limfatycznego centralnego, którym jest grasica. I tak jak już powiedzieliśmy, grasica odpowiada za dojrzewanie limfocytów T czyli tych, które nie będą miały bezpośredniego, że tak powiem, nie będą się bezpośrednio przyczyniać do powstawania przeciwciał. Natomiast limfocyty te trzeba o tym pamiętać, powstają w szpiku, dojrzewają w grasicy i dlatego nazywają się zależne, natomiast powstają w szpiku. Grasica to jest dodatkowo taki narząd, którego u mnie już nie ma, bo on po 20 w pierwszym roku życia już nazywany jest ciałem tłuszczowym zamostkowym. A dlaczego zamostkowym to widzimy z prawej strony? Po prostu zarasta tłuszczem. Natomiast pełni bardzo ważne role w tych. Pierwszych, że tak powiem, latach życia, kiedy nabywamy tę odporność na większość patogenów. I grasica to jest bardzo ciekawy narząd z powodu takiego, że to jest narząd, który pełni bardzo ważną rolę jako organ, który bierze udział w reakcjach odpornościowych. Natomiast jest to narząd, który będziemy również omawiać na układzie hormonalnym, ponieważ taką funkcję wydzielniczą również pełni. Tam są produkowane hormony tymozyna, tymulina, które są ściśle związane właśnie z limfocytami z limfocytami T. Sama grasica również jest otoczona to łącznotkankową. Wyróżniamy także korę grasicy oraz rdzeń tej grasicy. Kora jest podzielona na tak zwane zraziki. Natomiast to może nas troszeczkę mniej już interesować. I tutaj pominąłem już szpik kosny, bo to jest faktycznie centralny narząd limfatyczny, ale o szpiku kosnym wiemy wszystko i po prostu chodzi o to, żeby pamiętać, szczególnie jeśli chcemy za chwilę dowiedzieć się czegoś więcej o układzie odpornościowym, że to tam są produkowane limfocydy. I to tyle co musimy na ten, na ten moment wiedzieć. Natomiast oprócz narządów mamy również przewody. I Przewody limfatyczne, takie największe, mamy dwa, i to jest przewód, tak zwany limfatyczny prawy, który zbiera limfę z prawej, prawej górnej części ciała oraz ogromny przewód piersiowy, który zbiera limfę z lewej górnej części ciała i całej dolnej części ciała. Oba te przewody limfatyczne oczywiście trafiają do układu krwionośnego i trafiają do żył podobojczykowych. A żyły podobojczykowe trafiają do żył głównych, które trafiają do prawego przedsionka. I po prostu tam e, znaczy w ten sposób łączy się, że tak powiem, limfa z krwią, czyli tak naprawdę przesączone osocze z krwią e, i e, możemy cały czas mówić o zamkniętym obiegu. Bo nie wiem czy to powiedziałem, ale może teraz to powiem, te najmniejsze naczynia limfatyczne, te najmniejsze naczynia limfatyczne, te te Kapilary, prekolektory, one są zamknięte, to znaczy one, one nie mają otwartego końca, są po prostu ślepo zakończone. I to tyle, jeśli chodzi o układ limfatyczny. Dzisiaj odcinek trochę krótszy, no ale też krótszy temat. W następnym odcinku już będziemy omawiać układ odpornościowy najtrudniejszy układ, według mnie, do zrozumienia, ale chyba jeden z najbardziej, jeśli nie najbardziej, fascynujących. Więc zachęcam do oglądania. Zapraszam na Facebooka, na Instagrama, a także przypominam o mojej współpracy z indeksem w kieszeni, szczegóły w opisie. A na razie to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się miłego rozwiązywania zadań i do następnego. Cześć.